Szanowni Państwo, no cóż, po raz ostatni już Państwa witam, przynajmniej w tym roku, ale liczymy, że w kolejnych latach również będziemy się spotykać tutaj z okazji kolejnych rocznic wyzwolenia Auschwitz, ale też mam nadzieję, że przy innych okazjach. Ale bardzo by nam było miło, gdyby rzeczywiście każde z tych wydarzeń było poświęcone tak ważnym kwestiom, jak te, o których będzie tutaj mowa dzisiaj. Jest mi niezmiernie miło, jestem niezmiernie dumny, że Żydowskie Muzeum Galicja wraz ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego może tutaj dzisiaj organizować ten program wokół rzeczy osobistych, o płci, orientacji przekonanych w czasie Holokaustu. Jest mi też niezmiernie przyjemnie powitać panelistki, również dlatego, że z niektórymi z nich dobrze się znamy i mieliśmy okazję przez lata współpracować. Panią Larysę Michalską, panią Karolinę Sulej i doktor Joannę Ostrowską. I cóż, tyle ode mnie. Teraz już przekazuję głos pani Dorocie Obidiak, koordynatorki do spraw współpracy międzynarodowej i projektów edukacyjnych Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pani Doroto, bardzo serdecznie dziękujemy za całą współpracę. Dziękuję bardzo. Pan dyrektor odchodzi, ale chciałabym powiedzieć, że ta współpraca nam się tak owocnie i pięknie zaczęła, że obawiam się, że częściej nas pan będzie witał niż tylko raz w roku i bardzo się już na to dzisiaj cieszymy. Mamy dzisiaj okazję gościć tutaj trzy wspaniałe w postaci kobiety, autorki książek, które będą bohaterkami tego naszego dzisiejszego spotkania obok ich autorek. To są książki, które tutaj wyłożone są na stoliku. Jedna z nich traktuje o rzeczach osobistych. Jest to opowieść o ubraniach. I to jest historia niezwykła, która... Będziemy jeszcze o tym mówić, która uświadamia nam, jak rzeczy osobiste są ważne dla przetrwania. Druga książka to jest właściwie pierwszy reportaż o osobach w innej orientacji seksualnej, konkretnie o homoseksualistach w czasie II wojny światowej. I to jest książka napisana przez panią Joannę Ostrowską. Pani Joanna Ostrowska jest z nami i będzie nas pozdrawiać z dalekich mórz. Mam nadzieję, że pogoda dopisuje pani Anno i że słyszy nas pani dobrze. Chciałabym powiedzieć dwa słowa o samych autorkach. Pani Karolina Sulej jest reporterką, antropolożką, osobą o niezwykle różnorodnych i szerokich zainteresowaniach. Autorką kilku bardzo znaczących reportaży książkowych i również laureatką wielu polskich nagród. Ja pozwolicie Państwo, że nie będę ich wymieniać. Bardzo dziękuję. Tak, ponieważ abstrahując od tego, że lista jest długa, ale mamy tutaj na sali koleżanki z kolegów z Izraela, z Niemiec, możliwe, że nazwy tych nagród nie będą im wiele mówić. W każdym razie są to najważniejsze polskie nagrody w dziedzinie reportażu i nagrody literackie. Także pani Joanna Ostrowska jest tegoroczną laureatką w nagrody Nike Publiczności. To jest polska najważniejsza nagroda literacka. W tym roku jej reportaż, ten reportaż o homoseksualistach, pionierska praca, jeśli chodzi o polski rynek wydawniczy, był jedyną książką reporterską, która się znalazła na krótkiej liście książek do wyróżnienia. Ale jest wśród nas także
jeszcze jedna pani Larysa Michalska, wykładowczyni na Uniwersytecie Jagiellońskim. Już osoba, nie prowadzę zajęć. Już nie, ale przez dłuższy czas była pani i współpracownicą tego muzeum, w którego progach gościmy, i wielu organizacji pozarządowych, które zajmują się różnorodnością, wielokulturowością, etnicznością. Pani jest Ślązaczką. Więc także te wątki śląskie w jej biografii, biografii zawodowej mają ogromne znaczenie. Temu też poświęciła pani kilka prac. To tyle, co chciałabym powiedzieć. Może tylko wyjaśnię, dlaczego mnie przypadł zaszczyt prowadzenia tej rozmowy. Mianowicie projekt, w ramach którego się dzisiaj spotykamy, powstał w 2008 roku z inicjatywy naszych kolegów z Niemieckiego Związku Zawodowego Nauczycieli GW. Wspomnę tutaj, że nieżyjący już niestety przewodniczący tego związku, kilka lat po ustanowieniu 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu, zaproponował nam i kolegom z Izraela: zróbmy coś razem. Wtedy myśmy się spotkali po raz pierwszy. W tym 2008 roku stworzyliśmy taką deklarację dotyczącą nauczania o Holokauście. I od tego czasu co dwa lata regularnie spotykamy się, żeby dyskutować o tym, jak ta edukacja o tym trudnym okresie wygląda, ale też szukać nowych inspiracji. I panie nam tych inspiracji dostarczacie. I za to jesteśmy ogromnie wdzięczni, dlatego bardzo chcieliśmy się z paniami wszystkimi spotkać. To nasze spotkanie ja podzieliłam na takie trzy części. W pierwszej rundzie, drugiej i trzeciej oddamy głos autorkom. Ostatnie 20 minut jest do dyspozycji państwa, publiczności. Będziemy prosić o pytania i do naszych gościń. Także proszę sobie zapisywać. Tak, tak, proszę sobie. W głowie przynajmniej. I ja chcę powiedzieć, że my mówimy trochę wolno. Pewien krytyk teatralny i filmowy, który jest obecny w Polsce na platformie internetowej, powiedział, że on opowiada tak wolno. I ponieważ jest osobą starszej daty i jeden z młodych słuchaczy napisał mu: pan tak strasznie wolno mówi, ja pana słucham na tych przyspieszonych obrotach. Więc ja muszę wyjaśnić wszystkim tych, którzy nam słuchają za pośrednictwem Facebooka czy innych mediów społecznościowych, że my będziemy mówić trochę wolno ze względu na tłumaczy, którzy też muszą pracować w miarę wiernie tłumaczyć to, o czym będziemy mówić. Także proszę też o zrozumienie i także proszę panie o uwzględnienie tego faktu. Pierwsze pytanie, które ja chciałam zadać i pani Karolinie, i pani Joannie, dotyczy właściwie tego, jak to się zaczęło. Bo to była bardzo długa przygoda. Panie obie pracowałyście nad swoimi książkami. To jest trochę niewiarygodne, przez 10 lat. I chciałam zapytać, co się dzieje, co stanowi ten impuls do tego, żeby rozpocząć taką pracę, żeby wstąpić na tę żmudną drogę, i jak to wpływało na życie pani, także na to życie osobiste, ponieważ tematy, które podjęłyście, to są tematy bardzo trudne. To są tematy, można powiedzieć, wyczerpujące. Więc chciałabym, żebyście trochę opowiedziały o początkach tej pracy. Pani Joanno, pani Joanna Ostrowska, można prosić? Ja pierwsza, dobrze. Po pierwsze, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za to, że mogę być tutaj częścią tego projektu i tej dyskusji. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie z Trinidadu.
gdzie mieszkam od 2019 roku, na 11-metrowej łódce. Mówię o tym też nawiązując do ostatniej partii pytania, jak nasze badania, projekty wpływają na nasze życie osobiste. Więc zaczynam tę odpowiedź troszeczkę od końca, bo myślę, że mój wyjazd z Polski w 2019 roku i ta wyprowadzka były związane właśnie z tym, czym się zajmuję. Z tym, jaka jest też sytuacja polityczna w Polsce, w jaki sposób osoby LGBT plus są prześladowane w Polsce i jak przez długi okres czasu te badania, które prowadzę i te tematy, którymi się zajmuję, nie było możliwości, żeby tak naprawdę te badania prowadzić. U mnie wszystko zaczęło się jeszcze troszkę wcześniej i to są takie naczynia połączone, to znaczy już na studiach w Krakowie pisałam pracę magisterską na temat domów publicznych w obozach koncentracyjnych. Ze szczególnym uwzględnieniem kompleksu obozowego Auschwitz-Birkenau-Monowitz. Później na studiach doktoranckich zajmowałam się szerzej domami publicznymi dla Wehrmachtu, SS i Policji, robotników przymusowych i tak zwanej nieniemieckiej służby pomocniczej SS. I od samego początku tak naprawdę ze strony Polskiej Akademii, ale również ze strony moich profesorów, te tematy nie były przyjmowane w sposób, delikatnie rzecz ujmując, afirmatywny. Drugi projekt, który zaowocował książką, która stoi, ufam, na tym stole przed Państwem, czyli Oni, homoseksualiści w czasie II wojny światowej, to jest temat, który gdzieś wyniknął z tych pierwszych badań. To znaczy w trakcie kwerend do mojej pierwszej książki Przemilczane, seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej. Już rozpoczęłam kwerendy dotyczące osób nieheteronormatywnych i w ogóle queerowego życia w okresie okupacji na terenach dzisiejszej Polski. Czyli jakby nie tylko generalne gubernatorstwo, tereny włączone do Rzeszy, ale też na przykład rejencja wrocławska, która przed 1945 roku była częścią tak zwanej Starej Rzeszy. Więc trudno mi jest wydzielić taki jeden moment, kiedy to wszystko się rozpoczęło, jeżeli chodzi o onych, ponieważ wszystkie te tematy łączą się ze sobą i łączy je kategoria zapomnianych ofiar nazizmu. Mimo wielu zmian nadal te tematy są tabuizowane, a te ofiary stygmatyzowane. I mówiąc o stygmatyzacji i tabuizacji, mówię również o tym, co dzieje się w miejscach pamięci, czyli w muzeach, w dawnych obozach koncentracyjnych. W Polsce dotychczas w żadnym z muzeów ofiary, którymi ja się zajmuję, nie były upamiętniane. Jedyny wyjątek, który zresztą ucieszył mnie i pozwala mi dalej też pracować, to jest Muzeum Stutthof. I to jest praca Piotra Chruścielskiego i jego wystawa czasowa pod tytułem Przemilczana kategoria z września 2018 roku. Odpowiadając bardzo skrótowo jeszcze raz na to pytanie, dlaczego, myślę, że ta praca to jest pewien wyraz buntu, że do 2016 roku w Polsce nie było żadnej publikacji dotyczącej queerowych ofiar Holokaustu. W 2016 roku Ośrodek Karta we współpracy ze mną przetłumaczył i wydał kluczową publikację Świadectwo Heinza Hegera, Mężczyźni z różowym trójkątem. Później, rok później, 2017, to jest książka Lutza van Dijk'a, Cholernie mocna miłość,
po angielsku Dem Strong Love, po niemiecku Verdammt Starke Liebe. To jest dla nas książka kluczowa, bo opowiada o historii jedynego Polaka skazanego na mocy paragrafu 175, który przeżył i który opowiedział swoją historię. I mówi o Teofilu Kosińskim. Dla mnie najważniejszym impulsem do pracy przy Onych było to, żeby wzbogacić tę liczbę, żeby pokazać inne biogramy, żeby pokazać, że Teofil Kosiński nie był jedyny. Na okładce tej książki widzicie Państwo słowo homoseksualiści, ale w środku tłumaczę się z tego bardzo szybko, że mówimy o osobach nieheteronormatywnych, queerowych, że mamy do zrobienia jeszcze bardzo dużo a propos nieheteronormatywnych kobietach i osobach trans. Że ta historia i ta książka to jest dopiero początek badań. I mam nadzieję, że ta pałeczka, którą ja trzymam na samym początku, zostanie przejęta przez młode pokolenie. Chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz bardzo istotną, że nie zrobiłabym niczego w moich badaniach, gdyby nie współpraca z historykami, historyczkami spoza Polski, przede wszystkim z Niemiec i z Austrii. I tutaj Lutz van Dijk, Rainer Hofschild, Anna Hajkowa, Raimund Wolfer, całe stowarzyszenie imienia Magnusa Hirschfelda i wiele, wiele innych osób, dzięki którym byłam w stanie w ogóle prowadzić te badania. I nawiązując jeszcze do tego, co powiedziała Pani na samym początku, a propos współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Przepraszam, nauczycieli niemieckich. Oprócz mojej książki wydaliśmy jeszcze taką książkę, która jest również dostępna po niemiecku i jej tytuł brzmi Erin Auschwitz. Natomiast po polsku to jest Auschwitz, pamięć o nieheteronormatywnych ofiarach obozu. I tłumaczenie polskie zostało wsparte właśnie zostało wsparte właśnie przez niemiecką organizację GEW. Gdyby nie oni, nie wydalibyśmy tej książki w Polsce. I myślę, że to jest dobry przykład, który pokazuje, w jakim jeszcze miejscu jesteśmy i o co walczymy. To tak w skrócie. Wybaczcie mi, że tak dziwnie mówię, ale w słuchawkach słyszę cały czas siebie. Mam nadzieję, że nie za szybko. Oddaję Karolinie głos. Bardzo proszę. Myślę, że sytuację też trochę oddaje fakt, że Nike publiczności trafiła do ciebie. To znaczy, że może struktury i system jeszcze nie są gotowe na przyjęcie twoich badań, natomiast wydaje mi się, że czytelników i czytelniczki już masz. I to jest najważniejsze, bo też z tego grona będą przejmować pałeczkę zapewne te młodsze osoby. Czekamy na to. I chciałam w pewnym sensie nawiązać do tego, co Joanna powiedziała, bo wspomniała o zapomnianych ofiarach nazizmu, a z kolei ja się zajęłam zapomnianą perspektywą spojrzenia na nie tylko na zagładę, nie tylko na wojnę, nie tylko na kryzys, ale w ogóle na pewien rodzaj jakby ludzkiej egzystencji, codzienności, który szczególnie zaostrza się w tym najbardziej niemożliwym, wydaje się, miejscu i czasie, jakim były obozy zagłady i obozy koncentracyjne w czasie II wojny światowej. Moja droga do rzeczy osobistych też jest dosyć, powiedziałabym, urozmaicona, ponieważ wzięła się z dwóch nurtów badań, które prowadziłam. Po pierwsze zajmowałam się czymś, co jeszcze w Polsce nie istnieje na uniwersytetach, czyli antropologią mody, czyli zajmowałam się tym, w jaki sposób ubrania i to, co z nimi robimy na sobie, wobec siebie, ze sobą, wpływają na nasze mikro i makro relacje społeczne. I to było
nawet na uniwersytetach traktowane z takim pewnego rodzaju przymrużeniem oka, bo to taki właśnie kobiecy temat. Mówię o tym, bo to zaraz będzie bardzo ważne, więc to był jeden nurt moich badań, a drugi nurt to były badania nad zagładą, pamięcią o zagładzie. Byłam w takich dwóch zespołach naukowych i pewnego dnia okazało się, że te dwa zespoły naukowe, te dwie ścieżki, którymi szłam i nie wiedziałam, gdzie pójść dalej, połączyły się ze sobą. Połączyły się ze sobą pewnego dnia dzięki znalezisku, które się pojawiło, mnie spotkało, nie wiem, wydaje mi się to jakimś takim zrządzeniem, bo czytając Gazetę Żydowską trafiłam na taką kolumnę podpisaną przez anonimową dziennikarkę Inę, która się nazywa Poradnik dla gospodyń. I tam po raz pierwszy czytałam o tym, jak zrobić suknię z koca, jak zrobić płaszcz z dwóch podartych płaszczy i dlaczego szycie, zszywanie, patchwork, czemu ten rodzaj pracy przywraca nie tylko możność okrycia się, ale także godność. I zaczęłam interesować się tym, w jaki sposób to, co nazywamy modą i klasyfikujemy w tym systemie kapitalistycznym jako pewien rodzaj kaprysu, czegoś dodatkowego, pewnego produktu, jest w istocie bardzo podstawową ludzką potrzebą pielęgnowania tożsamości i więzi. I tak jak się wydaje, że jest na samej górze piramidy Maslowa, że nie potrzebujemy mody, tak w istocie im bardziej się zagłębiałam w badania, tym bardziej byłam przekonana, że opowiada o nas także w najtrudniejszych, kryzysowych sytuacjach, w jakich możemy się znaleźć i że jest to potężne narzędzie, które może ludzi ocalać, ale może także stygmatyzować i nawet zabijać. Zaczęłam swoje badania od getta warszawskiego, napisałam na ten temat pracę magisterską, a potem były lata, w których rozglądałam się, szukałam, zastanawiałam się też, w jaki sposób mam napisać moją książkę, ponieważ miała ona być pracą doktorską, stała się jakby dziełem na pograniczu pracy historycznej, naukowej i reportażu. I oczywiście bardzo się obawiałam, co to będzie, jak taki stwór spoza kategorii powstanie. Ale ponieważ jestem laureatką Ołówka Moczarskiego, to jest o tyle ważne, że to jest nagroda historyczna, ale też od młodych. Przyznają ją licealiści. To jest taki dodatek do głównej nagrody Moczarskiego, gdzie byłam w finale, ale ten ołówek jest dla mnie ważny, bo to znaczy, że to, w jaki sposób napisałam, zostało wysłuchane przez młodych ludzi. Znaczy im bardzo zależało. No ale też książka była nominowana do nagrody Kapuścińskiego, to znaczy, że też ten reportaż dał radę. Więc jakoś tam poczułam, że ta moja droga miała sens, mimo że byłam, tak jak Joanna nie mogła pracować ze względu na różnorakie strukturalne i polityczne kłody pod nogi, to ja z kolei byłam tak traktowana, jak można powiedzieć, jakbym szukała kuriozum, tak troszeczkę z politowaniem, taki śmieszny temat, właściwie po co ja się tym zajmuję, trochę to jest właściwie obraźliwe przecież w sumie. Co to może powiedzieć o doświadczeniu zagłady? Nie będzie materiałów na pewno. I to wszystko się weryfikowało podczas lat badań i okazało się, że tych świadectw jest bardzo dużo i różnorakich świadectw, nie tylko świadectw dokumentów, ale również świadectw wizualnych. Odbyłam mnóstwo rozmów i powiem tylko jeszcze jedną rzecz. Tym, co mnie bardzo wzmocniło na tej drodze, było też kolejne znalezisko, które się pojawiło właśnie w moim życiu w Muzeum Auschwitz-Birkenau w archiwum, gdzie razem z doktorem Wojciechem Płosą wpisaliśmy w katalog słowo moda i uznaliśmy, że na pewno nic się nie znajdzie. A odnalazła się praca Marii Jezierskiej, która była nie tylko jej świadectwem, ale też taką próbą stworzenia naukowej monografii tego, czym był strój w obozie. Nazywała się ona Moda w Auschwitz. Dokładnie było to słowo użyte.
I ja się zorientowałam, czytając tę pracę, że to słowo i w ogóle strój nie był tematem, który był omijany przez osoby, które były tam i wtedy, tylko był tematem związanym z przetrwaniem, z heroicznym, z heroiczną walką o życie, a z drugiej strony właśnie z poniżeniem i że cała historia obozów jest rozpięta między pasiakiem umownym a mundurem. I sobie to dzięki temu uświadomiłam i poczułam, że piszę pracę nie o jakimś kuriozalnym aspekcie życia obozowego, tylko o samym centrum tego przeżycia i uznałam, że będę się po prostu wszystkimi kończynami trzymać prawdy, czyli świadectw i będę tak wszystkim tłumaczyć, kiedy mi będą zadawać pytanie, dlaczego moda w obozach koncentracyjnych, przecież to niemożliwe. I tak rzeczywiście robię cały czas. Bardzo dziękuję. Ta praca zresztą Marii Zielskiej to też jest praca byłej więźniarki. Tak jest, tak jest. Także to jest świadectwo. To nie jest jakaś praca napisana przez Nie. To była praca napisana na konkurs muzeum, konkurs, to też ciekawe, tak? Konkurs pamiętnik obozowy. Ale nie wygrała tego konkursu i przeleżała od 70-tych lat, dopóki jej nie znalazłam, nikt się nią nie interesował, bo to można poznać łatwo po wpisach, jak się przegląda dokumenty, trzeba zostawić podpis, więc... Jasne. Mam pytanie do pani Larysy, ponieważ przez długi czas pani aktywność była związana z pracą w muzeach, wykorzystywaniem takich muzealnych artefaktów. Proszę mi powiedzieć, pojawiają się takie książki, jak książka pani Joanny, pani Karoliny. Myślę, że ci muzealnicy, którzy zajmują się z powodów zawodowych właśnie historią II wojny światowej, historią Holokaustu, sięgają jednak po tę literaturę. I czy pani ma poczucie, że tego typu pozycje zmieniają coś w funkcjonowaniu w muzeów, że te obiekty, o których panie piszą, te dokumenty, o których panie piszą, z trudem wielkim odnalezione, czy one znajdują drogę do muzeów? I co się dzieje właściwie z taką książką dalej, w myśleniu o tym, jak pokazywać to nowo odkryte? Ja jestem związana z edukacją sensu stricto, nie z wystawiennictwem, więc może od tej strony państwu powiem. I jak mnie się wydaje, bo to, co moje współrozmówczynie robią i co zrobiły w swoich książkach, to jest ogromna i niezwykle ważna praca. I myślę, że w ogóle w edukacji, nie tylko muzealnej, ale takiej generalnie pozaformalnej, bo w formalnej jeszcze może nie, chociaż jesteście państwo tutaj na tej sali, więc myślę, że to też się zmienia. Natomiast te wszystkie historie, historie osobiste, historie przedmiotów, to jak Karolina wspomniała, coś, co było uważane za kuriozum, coś, co do tej pory nie miało swojego miejsca w tej głównej narracji, nagle... Przez nas. Dokładnie, nagle to miejsce znajduje i wy tam się rozpychacie łokciami, żeby wepchnąć, mówię w cudzysłowie oczywiście, te wszystkie ważne tematy, których do tej pory nie było, no i coś się musi zmienić. Wspomniane były tutaj już nagrody literackie, nagrody też, które otrzymałyście i też inni autorzy, autorki otrzymali od różnych stowarzyszeń, czy to nauczycielskich, czy organizacji pozarządowych, niezależnych stowarzyszeń, pokazują, że jest potrzeba, żeby te tematy zgłębiać. I myślę, że jest niemożliwością uniknięcie zmiany, czy w muzealnictwie, czy w edukacji w ogóle. I ze swojej perspektywy, ze swojego doświadczenia mogę państwu powiedzieć, że ja też to obserwuję. Ja zaczęłam swoją przygodę na poważnie z edukacją pozaformalną dekadę temu i wtedy jeszcze kształcąc się na różnych szkoleniach, kursach, spotykając się z bardziej doświadczonymi czy edukatorami, edukatorkami, czy nauczycielami i nauczycielkami, materiały, które wtedy funkcjonowały, były troszkę inne niż teraz. One, nie chcę użyć słowa sztampowe, ale mniej więcej powielały jeden schemat. I kiedy coś zaczęło się zmieniać w ostatnich latach i między innymi takie książki przynoszą te zmiany. Do tej pory zwykle, kiedy mówiło się o kobietach w czasie wojny, to były to albo sanitariuszki, albo łączniczki.
Teraz mamy zupełnie inne historie, które są równie ważne i równie potrzebne. Ja w Fundacji Humanity in Action Polska współtworzyłam aplikację, która służy edukacji młodzieży, ale też jest narzędziem dla nauczycieli i nauczycielek. I zanim wypuściliśmy tą aplikację, która nosi nazwę 10 kroków i opowiada o tym, jakie poszczególne kroki zostały wykonane, które doprowadziły do ludobójstwa. Ona jest bardzo uniwersalna, bo nie dotyczy tylko Holokaustu. My pokazujemy takie przykłady i takie biografie z tamtego okresu, ale tej aplikacji można używać także w kontekście współczesnym. No i zanim ją wypuściliśmy oficjalnie, chcieliśmy przetestować, czy ona się sprawdzi, bo naszą grupą docelową byli młodzi ludzie. I jesteśmy w zespole troszkę starsze i starsi niż młodzież szkolna, więc nie byliśmy pewni, czy nasze pomysły i nasze rozwiązania się sprawdzą. Okazało się, że się super sprawdziły, ale co mnie bardzo jakby poruszyło, to kiedy sprawdzałam z naszej grupy testowej odpowiedzi, bo naszą aplikację przetestowało 400 osób, zanim ją oficjalnie pokazaliśmy światu. W większości byli to uczniowie i uczennice. I jedna odpowiedź szczególnie zapadła mi w pamięć i to było podziękowanie jednej uczennicy, że tak wiele kobiecych historii znalazło się w aplikacji. 50% historii, które pokazujemy w aplikacji, to historie kobiet, bardzo różnych kobiet, bo mamy tam między innymi Katarzynę Filipek, która była wdową, matką kilkorga dzieci i udzieliła schronienia rodzinie żydowskiej, za co niestety poniosła śmierć. Mamy Zofię Naukowską, która jest postacią dla wielu osób kontrowersyjną w kontekście Holokaustu. Jest Krystyna Modrzewska, która nie ma jakby w dokumentach wprost takiej informacji, ale poprzez wiele badań archiwalnych i biograficznych prawdopodobnie to była osoba transseksualna. Mamy także Alfredę Markowską, która była Romką, ratowała polskie, niemieckie i romskie dzieci, więc to jest ogromny przekrój biografii, różnych historii i one wszystkie są ważne i większości z nich jakby w takim kontekście nie było w tej głównej narracji. Więc myślę, że wy też włożyłyście nogę w drzwi i zostawiłyście tą uchylone drzwi, przez które mogą te wszystkie treści wchodzić do edukacji, a także do muzeów, bo też wystawy się zmieniają. Myślę, że wystawy stają się też bardziej multimedialne. Wcześniej to były mocno tekstowe, teraz operujemy także różnymi innymi środkami. Także te historie zyskują swoje miejsce i nie chcę powiedzieć tego, nie chcę użyć tego słowa, bo jest trochę może brzydkie, ale coraz bardziej się rozpychają i mnie to ogromnie cieszy, że one się rozpychają w tej skostniałej strukturze, o której wspomniałyście, bo to też edukacja na wyższym poziomie akademickim. Także potrzebuje tego powiewu świeżości i pokazania, że te historie też są ważne i też warto o nich mówić, że może odejdźmy już od tego patosu i spójrzmy na takie normalne, codzienne życie i właśnie takie książki przynoszą te historie, z którymi ja, państwo możemy się identyfikować. Nie wiem, ile osób na sali ma doświadczenia jakby wojskowe, ale ile osób ma doświadczenia codziennego życia i różnych problemów. Więc myślę, że to jest ogromna i niezwykle ważna praca i trzymam kciuki, żeby coraz więcej takich prac powstawało. Pani Karolina, ja się chciałam wciąć, tak, ponieważ o tych wystawach. Ja w mojej książce, która jest podzielona na dwie części, na historyczne tam i wtedy i refleksje, dlaczego to, co było, wydarzyło się, się nie przebiło. W jakim cudem nie mówiliśmy o tym wiele, wiele, wiele lat. Bywałam w różnych muzeach w poszukiwaniu obiektów i historii i zauważyłam, że muzea mają warstwy albo są jak góra lodowa ewentualnie. To, co jest na wystawie, to jest malutki czubeczek, a to, co jest w magazynach na wierzchu, to jest dalej, przedłużenie tej góry lodowej i im głębiej, im głębiej, im głębiej, tym więcej skarbów, a o pewnych rzeczach to w ogóle nawet nie można powiedzieć i nawet nie można o nie zapytać. Co dopiero, żeby one przebiły się na wystawę tam do góry. I im bardziej muzeum jest instytucjonalnie umocowane,
im bardziej jest politycznie zależne, tym mniejsza szansa na to, że niesamowite, kontrowersyjne eksponaty znajdą się na wystawie głównej. Więc ja oczywiście mam nadzieję, że to się będzie zmieniać. Sama zresztą w tym roku będę robić wystawę o kobietach w Powstaniu Warszawskim, w Muzeum Powstania Warszawskiego, a w przyszłym roku w Muzeum w Łodzi o fabrykach i warsztatach i ubraniach w getcie łódzkim, ale uważam, że jest bardzo dużo pracy do wykonania i też jeszcze o tej narracji chciałam powiedzieć. To nie chodzi o to, żeby robić aneks, żeby dołożyć te nasze historie do tego, co już jest. Chodzi o to, żeby tę narrację rozwalić, bo ona jest szkodliwa i niesłuszna i należy opowiadać historię inaczej. Ja zawsze mówię, że ja nie piszę o kobietach, tylko o kobiecej opowieści, kobiecej w tym sensie, że z kobietami się kojarzy codzienność, dom, ciało, ubranie, troska, emocje, a tak naprawdę to, co kobiece, jest ludzkie. Więc takie opowiadanie o historii, jakby to było coś, co my sami przeżywamy. Ci ludzie też tak siedzieli jak my, coś mieli na sobie, coś było dookoła, coś czuli, takiej historii zmysłowej, zmysłowego reportażu. Moim zdaniem jest sposobem na to, żeby uniknąć przekłamań i uniknąć tego patosu i przede wszystkim właśnie trzymać się faktów. Myślę, że to dr Joannie Ostrowskiej również przyświeca, żeby to nie był aneks jej badania, tylko żeby był to sygnał, że nie można już tak dłużej opowiadać historii, jak się to robiło. Mogę tylko jedno słowo, to ja się absolutnie z tym zgadzam i też mam takie poczucie, że często ta właśnie kobieca historia jest w pewien sposób romantyzowana, że ona jest jakby tak podbudowana taką delikatnością, zwiewnością i jakby nie przystaje do tak naprawdę tego, co wiemy o tej historii. Więc też jakby absolutnie zgadzam się z tym, że to nie powinien być jakiś aneks, tylko to trzeba zrobić na nowo po prostu. I ja teraz opuszczę pytanie albo zmienię jego kolejność, ponieważ rozpoczęłyście, panie, taki wątek, o który ja chciałam zapytać. Ponieważ te wasze książki, obie książki są w pewnym sensie i książkami o tożsamości, ale także o zapominaniu i o tym, w jaki sposób nie dopuszczano do tego, żeby w naszej zbiorowej pamięci zagnieździły się pewne fakty. I my właściwie dokonujemy dzięki książkom pani Anny Ostrowskiej, pani Karoliny Sulej takiej eksploracji. Staramy się tę naszą pamięć wzbogacić o to, co zostało z niej usunięte. Czytając te książki, ale także trochę obserwując to, co się nazywa polityką historyczną, dzisiaj bardzo mocno wybrzmiewającą w Polsce, mamy świadomość, że to się nie dzieje przez przypadek. Bo można było powiedzieć, że liczba właśnie tych obiektów, które można by było pokazać po wyzwoleniu na przykład muzeum, dzisiaj pokazywano tutaj zdjęcia w tej gabloty z butami, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy, że tych butów było 100 tysięcy więcej. Pani w swojej książce pisze o tym, że po to, żeby pokazać tak naprawdę pozostałości po więźniach obozów, potrzeba by było kilka hal wielkich, a nie jedną niewielką przestrzeń. W związku z tym można by było się tłumaczyć, powiedzmy po wojnie, że nie było takiej możliwości, żeby to opisać, zgromadzić w jakimś miejscu, gdzie można by to było udostępnić. Ale z drugiej strony byłoby to bardzo łatwe i uproszczające wyjaśnienie. Wydaje mi się, że powodów było o wiele więcej. I teraz chciałabym panie wszystkie zapytać o to, co właściwie ten sposób, w który do tej pory pokazywaliśmy historię, historię zagłady, historię kobiet w Holokauście, jak historię osób nieheteronormatywnych w tych czasach, co to nam robi jako potomnym? W jaki sposób to
nas ociosuje i kształtuje w nas pewne postawy, które wydają się pożądane, nie wiem, politykom, władzy. Co my tracimy także jako ludzie, ponieważ ta opowieść, którą się nam przekazuje, jest tak bardzo niepełna. Może zacznę od pani doktor, pani Joanna Ostrowska. Dziękuję pięknie. Ja wyciągnę słuchawki tym razem, przez siebie w tych słuchawkach i będzie wygodnie w ten sposób mówić. Pięknie za to pytanie. Komentarze do poprzedniego pytania Karolina Lewica. Zgadzam się w 100%. Podsumuję to tylko w ten sposób, że mamy jeszcze, że przed nami jeszcze dużo do zrobienia, że my tak naprawdę, ja mówię tutaj o perspektywie polskiej, że szerzej Europy Środkowo-Wschodniej, że my jesteśmy w środku jakiegoś procesu, pewnej zmiany. Rzeczywiście nie piszemy historii aneksowej, to znaczy my nie dokładamy kolejnego kawałka tortu, po prostu próbujemy, to mówiłam zresztą przy onych, przy tej książce dotyczącej właśnie nieheteronormatywnych ofiar II wojny światowej, że to jest taka próba uderzenia pięścią na stół i pokazania, jak przez lata pewne wątki były z polskiej historiografii wymazywane, wręcz dosłownie. Jak pewne osoby, świadectwa, dokumenty były, znaczy nikt nie chciał ich zobaczyć. Tę książkę rozpoczynam od takiego krótkiego wstępu, który jest takim moją osobistą wycieczką przez te kilka, prawie 10 lat pracy nad tą książką. Wskazuję tam trzy powody, które mogłyby być w sumie odpowiedzią, taką najkrótszą odpowiedzią na pani pytanie. A propos moich bohaterów i bohaterek, to znaczy tymi osobami, ich historią, ich świadectwami, tą dokumentacją nie zajmowano się z trzech powodów. I mówię tutaj zarówno o historykach, historyczkach, mówię tutaj o muzealnikach, muzealniczkach, mówię o archiwistach i archiwistkach i mówię o zwykłych, tak zwanych zwykłych obywatelach. Te trzy powody to, po pierwsze, byli to więźniowie niemieccy, więc nas to nie interesowało, mówiąc najprościej. To nie była nasza historia. Druga rzecz, liczba, było ich mało. Nie trzeba było robić tych badań. To są takie dość, myślę, kontrowersyjne i brutalne kwestie, zresztą których sama doświadczyłam, bo jak przyjeżdżałam do archiwów przeróżnych na terenie Polski. Oczywiście zawsze zaczynałam od archiwów w dawnych miejscach pamięci i zadawałam pytania dotyczące moich bohaterów. To bardzo często słyszałam właśnie te trzy powody. I trzecia rzecz, że w przypadku mężczyzn uznanych za homoseksualnych tak naprawdę nie mamy do czynienia z ofiarami, tylko z predatorami seksualnymi, z osobami, które wykorzystywały seksualnie małoletnich w obozach. I to były te trzy powody, które moim zdaniem ukształtowały w Polsce dyskusję. Zarówno przed 2015 rokiem, czyli przed momentem, kiedy w Polsce zmieniła się władza i ta polityka historyczna rzeczywiście, delikatnie rzecz ujmując, bardzo mocno skręciła na prawo, ale jeżeli chodzi o te tematy, którymi ja się zajmuję, to przed rokiem 2015 było również bardzo, bardzo ciężko. Ale chciałabym wrócić, co to daje, co to zmienia, ta nasza praca? Chciałabym wrócić do tych trzech powodów i trochę się nad nimi zatrzymać. Że my też pracujemy z pewnymi fantazmatami, mitami, które dominują w historiografii polskiej i w historiografii Europy Środkowo-Wschodniej. Wracając do tego pierwszego argumentu, wszyscy byli Niemcami, tylko Niemcy byli skazywani na mocy paragrafów 175 i 175a niemieckiego kodeksu karnego, które to paragrafy penalizowały relacje seksualne między mężczyznami. No nie jest to prawda, nie była to prawda. Nie tylko Niemcy, mężczyźni innej narodowości również byli kierowani do ciężkich karnych więzień, następnie do obozów koncentracyjnych na mocy 175 i 175a. To było moje główne zadanie, żeby pokazać coś, co widziałam w źródłach od lat, a na co wszyscy inni przymykali w Polsce oko. I nie tylko za relacje seksualne pomiędzy Polakiem a Niemcem, ale także z własnymi
pomiędzy Polakiem Polakiem, Żydem i Żydem. Żydzi też trafiali do obozów koncentracyjnych na mocy 175, albo byli zatrzymywani na mocy 175, a później Kriminalpolizei przyjmowało ich gestapo i dodatkowo z paragrafów rasowych trafiali do obozów koncentracyjnych i byli eksterminowani. Więc mówiąc najprościej, to co jest naszym zadaniem na tym krótkim przykładzie, który Państwu pokazałam, to jest o wyciąganie na światło dzienne nie tylko samej historii, ale też mechanizmów zasłaniania, przemilczania, tabuizowania tych ludzi i tych historii. Karolina wspomniała o tym, że struktura jej książki jest podzielona na dwie części. Moja na trzy, ale de facto tematycznie na dwie. To znaczy ja najpierw staram się opowiedzieć tę historię, staram się pokazać, zmapować obszar, który jest potężny. Mnie przez lata też mówiono, że nie ma źródeł, że nie napiszę tej książki, bo my nie mamy źródeł, bo przecież Polacy byli nie byli prześladowani, a poza tym i te trzy inne przypadki. Ale druga część tej książki jest właśnie o tych mechanizmach zapominania, o tych mechanizmach przemilczania, które bardzo mocno są związane z polityką, nie tylko współcześnie, o specyficznym zjawisku hierarchizowania cierpienia, hierarchizowania ofiar, budowania antagonizmu, o homofobii, transfobii, która również nie była obca przeżywcom, ocalałym. To też jest część tej historii. I nie można się tego bać i wstydzić. I jedna rzecz, jeden cytat, który był dla mnie też znaczący w trakcie mojej pracy, kiedyś usłyszałam, bo zwróćcie Państwo uwagę, że przecież ja tak naprawdę zajmuję się bardzo szeroko seksualnością w okresie II wojny światowej na terenach dzisiejszej Polski. I usłyszałam kiedyś od jednej z młodszych badaczek jednego z miejsc pamięci w Polsce odpowiedź na pytanie, czy wolno nam się tym zajmować, czy nie. Nie wolno nam się zajmować seksualnością w okresie II wojny światowej, seksualnością dotyczącą, która była częścią doświadczenia świadków i świadki, dlatego że to jest według tej pani nieeleganckie. I ta wypowiedź padła w 2020 roku. Więc owszem, zgadzam się z wami w pełni, jesteśmy w środku pewnego procesu, zmieniamy coś, ale z drugiej strony są pewne rzeczy, które nadal wymagają naprawdę sporego przepracowania i myślę, że wszystkie, a w jaki sposób próbujemy to dzisiaj powiedzieć. I na koniec w jednym zdaniu. To, co działo się z wyrzucaniem, przemilczaniem, niszczeniem momentami wręcz pamięci queerowej w Polsce, doprowadziła do tego, że w Polsce praktycznie queer historia przed rokiem 45 nie istnieje. To są naprawdę szczątkowe sytuacje, bardziej związane z literaturoznawstwem, z antropologią, natomiast nie, jeżeli chodzi o historię, tych badań z wielu powodów, między innymi tych, które przytoczyłam, nie prowadzono, nie ma tej historii. I to dzisiaj jest wykorzystywane także w sensie politycznym do tego, żeby przekonać nas, polskie społeczeństwo w XXI wieku, że tych ludzi i tych historii w Polsce nigdy nie było. No i nasza praca teraz wszystkich polega na tym, żeby wyciągnąć to na światło dzienne i zmienić ten bieg, uderzyć tą pięścią w stół. Dziękuję bardzo. Pani Karolino. Dobrze, to nawiązując do tego, co doktor Ostrowska powiedziała, ja może pięścią w stół nie uderzam, ale bardzo, bardzo konsekwentnie tłumaczę. Ja się śmieję, że zawsze sobie po jednej osobie zdobywam, przecinam się przez maczetą przez dżunglę właśnie różnych stereotypów i fantazji, mniemań. I jak Joanna musi walczyć o to, żeby historia stworzyła miejsce dla tych zapomnianych, przemilczanych, stygmatyzowanych, tak ja staram się w pewnym sensie odzyskać to, w jaki sposób rozumiemy modę, ponieważ jest ona klasyfikowana jako absolutnie właśnie, tak jak już zdążyłam powiedzieć, dodatkowa czynność życiowa. Tymczasem jest ona praktyką codzienną, która jest nam najbliższa i tożsamościowo szalenie dla nas ważna. I chodzi o to, że
cała ta struktura zapominania o ubraniach ma różne swoje etapy. Pierwszy etap jest taki, że jak zostają ubrania po osobach wyzwolonych, to się je bierze, ponieważ nikt nie ma się w co ubrać, bo jest sytuacja powojenna i po prostu każdy ciuch się przyda. Nie są to więc ubrania traktowane jako obiekty historyczne, po prostu. Są traktowane jako coś, co można użyć. To jest jedna rzecz. Potem, jak ubrania trafiają do obozów, to najczęściej są tak eksponowane, że szybko tracą swoją wartość historyczną i stają się, jak to mówią konserwatorzy, destruktem. Nikt nie wie, jak o nie dbać. Więc to jest drugi aspekt, dlaczego te ubrania się nie znajdowały na wystawach albo szybko z nich znikały. Natomiast najważniejszy aspekt tego, dlaczego tak późno w ogóle zaczęliśmy mówić o rzeczach i ubraniach w szczególności, o rzeczach osobistych, jest związany z tym, że w ogóle bardzo późno dopuściliśmy herstorię do historii i to, co jest najbardziej kobiece, czyli moda, to jest już w ogóle pewne ekstremum tak zwanej kobiecej historii. Więc żeby dojść do tego, że jest to ważne, naprawdę trzeba przejść przez wiele zasieków. Ja zawsze rozpoczynam rozmowę od takiej informacji, z którą trudno dyskutować. To znaczy, że żadna osoba, która przeżyła obóz zagłady, z którą rozmawiałam, nie powiedziała mi, że mój temat jest niepotrzebny, że mój temat jest kuriozalny. Raczej były zdziwione te osoby, że ja dopiero teraz przychodzę o to pytać, ponieważ była to podstawowa obozowa sprawa, to w jaki sposób się miało rzeczy, ubranie, jak to funkcjonowało i że jest to wielka dziura niewiedzy o samym centrum doświadczenia zagłady, która została przeoczona specjalnie ze względu na to, że właśnie dotykała bardzo mocno tego, o czym też Joanna mówiła, czyli cielesności, intymności, pojedynczego doświadczenia, którego się nie da uogólnić. Każdy miał swój obóz i takie rzeczy osobiste i to, co jest przy ciele, to właśnie opowiada o tym, że nie można używać narracji obozowej do uogólnionych politycznych celów, tylko zawsze trzeba pozostawać jak najbliżej pojedynczego człowieka i zrozumienia jego sytuacji. I opowiadanie przez rzeczy, blisko rzeczy, sprawia, że można ufać tej opowieści, a że jest ona też zakorzeniona. I mam nadzieję, że jak się już raz zobaczy to, co jest mi się wydaje oczywiste, to już nie można tego odzobaczyć. Tak przynajmniej mówią osoby, które tę książkę przeczytały. Nie wiem, co będzie z tą wielką narracją, która się nadal snuje w Polsce, ale mam nadzieję, że ona jest jednak podgryzana przez te różne nurty i spojrzenia, bo tak jak Joanna też powiedziała, te książki są, one są pewnym rezultatem naszych badań, ale my nadal badamy i nadal jesteśmy w pewnym procesie i jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Ja chciałabym w związku z tym zapytać o jeszcze jedną rzecz. Przede wszystkim chciałabym zadać Państwu pytanie, ale obawiam się, że to odbierze czas, który nam się nieuchronnie kurczy. Ale pomyślcie przez chwilę taki typowy obraz obozu koncentracyjnego, grupy więźniów. To z czym on się Wam kojarzy? Ja uświadomiłam sobie, czytając Pani książkę, że on rzeczywiście mnie kojarzy się z pasiakiem. Z masą osób ubranych w pasiaki. Dzięki pani książce Pani Karoliny Sulej ja sobie uświadomiłam, że to jest nieprawda, że ten obraz więźniów był bardzo zróżnicowany,
że pasiaków brakowało i że w związku z tym zdobywano różne rzeczy. Ale to jest też opowieść o czarnym rynku, o różnych strategiach przetrwania. Więc to też może być taka historia, która niekoniecznie dobrze się opowiada tym wszystkim opowiadaczom historii, którzy się zatrzymali na tym właśnie takim heroicznym patosie i opowieściach o bohaterach. Tymczasem to jest ogromny heroizm, tylko przeoczony. Dokładnie tak. I to jest, znaczy jest tak wiele wątków w obu książkach, obu pań, w tej niesamowicie drobiazgowej, analizie, którą tysięcy dokumentów, którą przeprowadziła pani doktor Ostrowska, żeby zebrać biografię, szczątki właściwie biografii tych właśnie więźniów z paragrafu 175, niekoniecznie z różowym trójkątem. Ta nieprawdopodobna samotność tych ludzi, która się wyłania z tych biografii, ponieważ właśnie one są takie niepełne, takie szczątkowe, takie pozbawione jakby kontekstu, także kontekstu rodzinnego, geograficznego. To wszystko jest niezwykle interesujące. Jak się Państwo domyślacie, to jest też poniekąd zachęta do tego, żebyście sami sięgnęli po te książki. Ale o jedną chciałabym pani Karolino zapytać. Otóż wśród tych rozdziałów w pani książce jest też rozdział poświęcony takiemu odklejaniu się tych pewnych symboli kojarzących się nam z III Rzeszą, swastyki, tych run na mundurach SS, w ogóle samego munduru, od kontekstu historycznego i przenikania tych elementów do kultury masowej i popkultury. My pewno pamiętamy sprzed kilku lat aferę, jak jeden z domów odzieżowych wymyślił sobie, że wyprodukuje takie ładne, zgrabne pasiaczki i była z tego powodu... Zara. Tak, to Zara. Tak, nie, to nie będzie lokowanie produktu, prawda, jak o tym powiemy. No więc... Jak to jest? Czy panią to oburza? Czy pani uważa, że to należy młodym ludziom uświadamiać? A jeżeli tak, to potem chciałabym panią o Larysę zapytać, jak to robić? Ja powiem przede wszystkim... Działa ten? O, działa teraz. Mnie przede wszystkim dzisiaj w Polsce oburza taki nurt literacki, który sobie ze znajomymi literaturoznawcami nazwaliśmy holopolo. Ponieważ jest bardzo dużo powieści, które starają się opowiadać różnorakie historie, najczęściej romansowe, w takim anturażu obozowym, traktowanym dosyć dowolnie. Naprawdę przysięgam, bo chciałam z taką, nie wiem, ciekawością badawczą przejść przez niektóre te książki, co mi się ledwo udało, bo one są najczęściej bardzo źle napisane. I są to książki, które no są takimi harlekinami obozowymi. Nie wiem, dlaczego Polacy kochają czytać tego typu książki. Jest to szalenie interesująca, psychoanalityczna praca, żeby się tego dowiedzieć. Natomiast jest to ogromne zagrożenie dla pamięci o zagładzie, ponieważ są powieści są czytane, one są tanie, są wydane tak atrakcyjnie i wydaje się, że podają prawdę o doświadczeniu. A żyjemy w czasach, kiedy umierają niestety ostatni świadkowie, ostatni przeżywcy i nie możemy pozwolić, żeby ta pamięć się zniekształcała. Raczej powinniśmy wydawać na nowo świadectwa, które żeśmy przeoczyli, przywoływać je znów, analizować się inaczej właśnie z tymi innymi historycznymi perspektywami, niż iść w taki rodzaj miałkiego właśnie popu, który się robi z doświadczenia obozowego. Nie przypuszczałam, że jest to możliwe. Nikogo to nie szokuje, jak widać. Rynek to przyjął. To jest bardzo ciekawe. Więc to mi się wydaje niebezpieczne i bardzo bym chciała, żeby ten proceder został jakoś napiętnowany. Jeszcze się zastanawiam, czy mogę w tym wziąć udział. Natomiast jeśli chodzi o pasiaki, to pasiak jest taką, jak ja mówię, ślepą plamką mody.
nie może się ruszyć z historycznego tam i wtedy. Nie można dotykać pasiaka. Po prostu. Jeden dom mody, który taki znany Comme des Garçons, który zrobił kolekcję inspirowaną doświadczeniem obozowym w 1992 roku, musiał całą tę kolekcję spalić, ponieważ była świętokradztwem. I w ogóle wokół pasiaka są raczej takie zabiegi tworzenia relikwii, ikony, skrótu doświadczenia obozowego, wyświęcenia raczej niż zabawy, pop zabawy. Ten rodzaj interpretacji za to przytrafia się rzeczywiście mundurowi SS, co ja przyjmuję z radością, ponieważ dzięki temu obiera się ten mundur z jego demoniczności, z jego tej siły, tej symbolicznej i tej takiej związanej z estetyką zwykle, bo po prostu jest to piękny krój, piękny strój. Jak ja byłam w Muzeum Lahomej Getaot i widziałam, jak jeden z oprowadzających wpuszcza wycieczkę dzieci tam, no to one wszystkie biegły natychmiast do munduru, żeby go zobaczyć. Więc trzeba tą fascynacją jakoś się grać, żeby ją w pewnym sensie no, przejąć. I te osoby, te grupy społeczne stygmatyzowane, o których pisze dr Joanna Ostrowska, przejęły mundur i uczyniły go swoim kostiumem, kostiumem zwycięstwa w pewnym sensie, ponieważ mogą tego kostiumu używać w sytuacjach, bo ja wiem, w kontekście erotycznym, w kontekstach artystycznych, a nawet w kontekstach popowych. I jest to w pewnym sensie takie jakby kolejne, tym razem kulturowe zwycięstwo nad nazizmem. Więc bardzo się cieszę, że mundur jest wyśmiewany i przejęty. Zresztą w książce jest taka świetna puenta do rozdziału o tym przejęciu właśnie, nie będę państwu psuć. A rzeczywiście pasiek jest niedotykalny, nie do ruszenia i to jest bardzo dobrze, ale też warto w ogóle się zastanowić, dlaczego czynimy z przedmiotów relikwie i ikony i czy nie można przypadkiem znaleźć takiej trzeciej drogi, w której przedmiot jest nośnikiem historii i należy mu się szacunek, ale nie jest, że tak powiem, cielcem, do którego się przywiązaliśmy i on wszystko przykrywa, bo ten pasiak, który nie wiadomo czym jest, bo nikt nie wie czym jest pasiak de facto, jak są skojarzenia obozowe, że pasiak, no ale dobra, no to czym był pasiak, z czego był pasiak, kto nosił pasiaki, jak te pasiaki wyglądały, czy były wszędzie pasiaki, czy takie same pasiaki, a kto robił te pasiaki i tak dalej, i tak dalej. I to jakby, to była pozorna wiedza na temat stroju, która wydawało się, że wystarcza, która przykrywała ogrom doświadczeń. To jak uczyć o tym? No to jest ciężkie pytanie, ale zanim do tego dojdę, to otworzyło mi się kilka tutaj wątków w czasie naszej rozmowy. Jeszcze może nawiążę, zrobię dwa kroki w tył do tego, co pani mówiła na początku. O tym, że dlaczego nie mówiliśmy o tym wcześniej, dlaczego te historie były gdzieś tam schowane, dlaczego nie eksponowano tych wszystkich eksponatów. I wiecie państwo, bardzo często, kiedy o tym się myśli, no to jest takie proste tłumaczenie, bo na przykład zaraz po wojnie trzeba było odbudować kraj, bo później trzeba było zrobić coś tam. I zawsze znajduje się to coś ważniejszego, ważniejszego w cudzysłowie, co trzeba zrobić teraz. I tą historię gdzieś się tam spychało i mam takie poczucie, że wiele osób zakładało, że mamy jeszcze czas. Mamy czas się tym zająć. I nagle okazało się, że nie mamy tego czasu, bo tak jak Karolina wspomniała, świadkowie i świadki nie odchodzą. I nie jesteśmy dzisiaj w momencie, że ten czas nam się kończy. My już go de facto nie mamy. I za chwilę nie będzie kogo zapytać, za chwilę nie będzie z kim zweryfikować pewnych rzeczy. A już teraz sytuacja jest bardzo trudna, ponieważ świadków i świadkiń jest niezwykle mało. To są osoby w podeszłym wieku. Wiele z nich nie jest w stanie już udzielać wywiadów, czy w ogóle rozmawiać na tematy wojenne.
A jeżeli ktoś jest młodszy, no to to jest osoba, która albo urodziła się w czasie wojny, albo była niewielkim dzieckiem, które nie pamięta tak naprawdę tego, co się wydarzyło. Więc historia tej osoby jest oczywiście niezwykle ważna i wartościowa, natomiast bardzo często to jest taka historia przejęta, usłyszana, zobaczona, zlepiona z różnych wątków i tak naprawdę stworzona na nowo. Więc to jest też kwestia tych źródeł, co z tym zrobić dzisiaj. I właśnie nagle obudziliśmy się w tym momencie, że to nie zostało zrobione. Że nie zapytaliśmy, nie dowiedzieliśmy się, a jednocześnie, nie wiem jak państwo, ale ja i wiele osób znajomych, które zajmują się edukacją właśnie historyczną czy o prawach człowieka, mamy świadomość tego, że ta historia nie została przepracowana. I dlatego mam wrażenie, tak wiele tego holopolo się znajduje, bo to też jest taki romantyzowany obraz wojny, właśnie tych historii miłosnych, łączniczka i żołnierz, cicho, ciemny i tak dalej. To też serwują nam różne seriale, filmy. To jest właśnie to przemielenie tych treści przez popkulturę. Mówiliśmy tutaj o strojach, ale też właśnie ta pamięć została jakoś tak przemielona i właśnie mamy taki zlepek teraz. Ja też pamiętam z wielu warsztatów czy spotkań z grupami szkolnymi, zwłaszcza zagranicznymi, bo w Polsce jednak jest ta martyrologia mocno zakorzeniona i jest może trochę inne podejście, to skręca w trochę inną stronę. Natomiast na Zachodzie jednym ze źródeł edukacji, z tego co zdążyłam się dowiedzieć pracując z grupami, jest na przykład film i książka Chłopiec w paziastej piżamie. No chyba zgodzimy się tutaj wszyscy i wszystkie, że nie jest to najlepsze źródło historyczne, natomiast młodzież przyjeżdża na przykład odwiedzić Auschwitz z taką wiedzą z tej książki. No i kiedy na przykład ja się spotykam z taką grupą, mam 1,5 godziny, żeby z nimi pracować. No i co mam z nimi zrobić, jeżeli oni przez na przykład 1,5 roku byli przygotowywani w takim duchu do tej wizyty? Więc też świadomość nauczycieli i nauczycielek, myślę, musi się zmieniać i ja wiem, że to jest bardzo medialny przekaz, to jest bardzo taka wzruszająca historia i może się spodobać też młodszym widzom, widzkom i czytelnikom i czytelniczkom, ale to jest właśnie ta romantyczna wizja, która nie przystaje do rzeczywistości. I przez te wszystkie takie popkulturowe produkty my tak naprawdę mamy, my edukatorzy, edukatorki, ale też wy badaczki, badacze, macie niezwykle trudne zadanie, bo nie dość, że trzeba to wszystko odkryć, opisać, to jeszcze trzeba się przebić nie tylko przez z jednej strony niechęć i te skostniałe struktury, które nie puszczają dalej, ale też trudno dotrzeć do osób, które potencjalnie są zainteresowane, ale gdzieś tam są zakotwiczone w zupełnie innej narracji, która jest taką bajkową, romantyczną wizją. No i kiedy przynosimy im te dane, okazuje się, że na przykład to ich nie przekonuje. A z drugiej strony wiele osób bardzo, nie wiem, to jest straszne dla mnie, ale oczekuje krwawych historii. I kiedy dostarczamy im niekrwawe historie wojenne, mam wrażenie, że niektóre osoby są zawiedzione, bo to nie jest to, co właśnie widzieli na filmach, to nie jest to, o czym czytali i czytały i generalnie nie warto się tym zajmować. Więc jesteśmy teraz na rozdrożu, mamy coraz mniej świadków i świadkiń, coraz ciężej też przebić się przez tą utrwaloną już jakąś wizję. No i nie wiem, mam wrażenie, że czasami to jest syzyfowa praca, ale chyba jesteśmy też tutaj dlatego, że się jej podjęłyśmy i już chyba nie ma drogi odwrotu. Zostało nam 15 minut. Ja tutaj mam jeszcze kilka pytań, ale myślę, że oddam teraz głos w publiczności. Jeżeli ktoś z państwa ma pytania do naszych gości, to śmiało proszę podnosić rękę, podchodzić do mikrofonu. Bardzo proszę. Trzeba podejść do mikrofonu, żeby tłumacze mogli też przetłumaczyć to pytanie. Od razu się ustawiać w kolejce. Panie będą chciały odpowiadać, może jeżeli będzie kilka pytań po tych pytaniach, czy od razu? Tak, tak. A Joanna?
Dzień dobry, Joanna. Jestem Racheli z Izraela. Słychać? Słychać? Tłumaczenie? Mhm. Dzień dobry, Joanna. Jestem Racheli z Izraela. Bardzo mnie wzruszyłaś. Temat, na który piszesz, jest bardzo ważny. Bardzo wiele osób nie zajmuje się nim, może ze wstydu. Sądzę, że teraz w naszych czasach ten temat jest znacznie bardziej otwarty. I chciałabym spytać cię, kiedy to przetłumaczysz na hebrajski? Bardzo ważne jest dla nas, żeby te książki były tłumaczone na wiele języków, nie tylko na polski, angielski. Potrzebny jest też hebrajski, hiszpański, ale przede wszystkim hebrajski. Dziękuję. Rachel, toda Al-Hashela Hazo. To było, dziękuję za pytanie. Bardzo ci dziękuję za to pytanie. Powoli walczymy o to. Jest szansa drobna, że oni będą przetłumaczeni na język hebrajski. Na pewno będą przetłumaczeni na język słowacki i już jest skończone tłumaczenie na niemiecki. Dokładnie myślę to, co ty, to znaczy, że to nie jest, że ta nauka dzisiaj, te nowe książki, ta nowa perspektywa, to nie jest tylko i wyłącznie tłumaczenie na angielski, ewentualnie niemiecki, francuski, te mniejsze języki, inne społeczności, żeby to się rzeczywiście przechodziło dalej. Liczę na to, że uda się też z czeskim. Zresztą to nie tylko moja praca. Wspomniałam dzisiaj o Annie Hajkowej, która też poczyniła naprawdę niebywałe badania dotyczące z jednej strony przemocy seksualnej w okresie II wojny światowej, z drugiej strony tego queerowego życia. Wiem, że jej książka, która już jest po niemiecku, będzie też po angielsku, będzie też po czesku i wiem, że coś się szykuje na hebrajski. Wierzę, że to jest też, rzeczywiście nie wspomniałyśmy o tym, że to jest też szansa na to, żeby ten temat poszedł dalej. I przy okazji twojego pytania chcę powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że my dzisiaj mamy to spotkanie, ale jutro jest bardzo ważny dzień dla nas wszystkich, czyli badaczy zajmujących się queer historią w okresie II wojny światowej, czyli jutro Bundestag po raz pierwszy upamiętni queerowe ofiary Holokaustu w ramach tak zwanej Gedenkstunde o 10 rano. Tej godziny pamięci, ludzie zgromadzeni w Bundestagu, ale też przed telewizorami, bo będzie to transmitować ARD, usłyszą trzy historie. Usłyszą historię Klausa Karla Gorata, mężczyzny skazanego na moc 175, który przeżył wojnę, w 89 roku wrócił do Auschwitz w poszukiwaniu swoich ukochanych Polaków, Zbigniewa i Tadeusza. Nie znalazł ich. Będzie historia kobiety, która trafiła, Żydówki, Mary Pinier, która trafiła do między innymi obozu Ravensbrück i tam z Ravensbrück transportowano ją do ośrodka eksterminacyjnego Bernburg, zamordowano. Będzie w końcu sam świadek Klaus Schierdewan, który opowie o tym, jak trafił do więzienia w 1964 roku na mocy paragrafu 175 i o swoim życiu. A wszystko rozpocznie osoba Ocalała, Rosette Katz, dokładnie taka ocalała, o jakiej mówiły Karolina i Larysa, czyli Rosette miała 8 miesięcy, kiedy jej rodzice w Amsterdamie oddali ją parze Holendrów, sami zostali wywiezieni do Auschwitz i zginęli w Auschwitz. I to jest pierwszy raz w historii, kiedy Bundestag upamiętni te ofiary. Mam nadzieję, że to też wpłynie na upamiętnienie w Polsce. Czekamy na to. Dziękuję jeszcze raz za to pytanie. Bardzo proszę. Tak? Klaus? To raczej nie jest pytanie, to przede wszystkim moje podziękowanie za to, co usłyszałem dzisiaj. Dziękuję ci, Joanna, za książkę. Ja też jestem jedną z takich osób. Jestem osobą homoseksualną
i też czekam z napięciem, w napięciu na to, co się będzie działo jutro. Ludzie się kochają i ja nie rozumiem, dlaczego ktoś miesza się do dorosłej miłości dwóch osób. I tak naprawdę widzimy, że jeszcze nie dotarliśmy do takiego etapu. Śledzę oczywiście rozwój sytuacji w Polsce. Wiemy, jaka trudna jest sytuacja osób nieheteronormatywnych w Polsce. Widzę, że takie kobiety jak ty są zmuszane do opuszczania Polski. Tylko że proszę pamiętać, nie wszystko złoto, co się świeci, i my mamy w Niemczech też swoje trudności. Dlatego takie ważne są twoje publikacje. Lutz van Dijk został tutaj wymieniony. To jest rzeczywiście książka, którą mogę wszystkim polecić. Dwójka młodych mężczyzn, w ogóle coś nieprawdopodobnego. Młody żołnierz Wehrmachtu i młody Polak spotykają się, zakochują się w sobie i potem cała ta historia się rozwija. Bardzo, bardzo ważna sprawa. Dziękuję jeszcze raz, Joanna. Bardzo dziękuję, Klaus. Bardzo dziękuję. Alex, moje pytanie kieruję właściwie do wszystkich panelistek, ponieważ teraz mają panie szansę porozmawiania z ludźmi, którzy pracują na co dzień w edukacji. Jakie miałyby panie życzenia wobec praktyków, którzy zajmują się edukacją na co dzień? To pytanie to będzie też pytanie, o którym ja myślałam. Dziękuję, zadałeś je o wiele precyzyjniej ode mnie. Prosimy was zatem, szanowne gościnie, o takie ostatnie słowo, komentarz do tego, co słyszeliśmy. Chyba że jeszcze jakieś pytania są, komentarze? Nie. To dziękuję bardzo i poprosiłabym pani Karolino. Ja nawet miałam okazję przeprowadzić taką lekcję, która opowiadała po części o mojej książce, a po części w ogóle o takiej praktyce opowiadania mikrohistorii. I zaczynałam tę lekcję i jeśli chodzi o ten temat, to naprawdę zadziałało, od zdjęcia pewnego. To zdjęcie pochodzi z takiego albumu, który się nazywa albumem Lili Jakob, ponieważ Lili Jakob znalazła ten album SS, który dokumentuje transport, przyjęcie Żydów węgierskich i Żydówek w lecie 1943 roku. I to zdjęcie przedstawia kobiety na apelu w Auschwitz-Birkenau, konkretnie właśnie w Birkenau. I to zdjęcie jakoś nikogo nigdy nie interesowało i nie przykuwało uwagi. A tymczasem jest bardzo interesujące, ponieważ przedstawia kobiety, które właściwie żadna z nich nie ma pasiaka na sobie, żadna. Mają jakieś dziwne suknie, jakieś różne buty, mają włosy poprzecinane różnorako, też jak się tak przyjrzeć, można lupą, ale już nawet gołym okiem widać. Widać, że te ubrania muszą mieć różne kolory. Widać, że no każda właściwie wygląda inaczej. I ta masa, która się kojarzy z tym właśnie pasiakowym krajobrazem, w ogóle się nie ima tego zdjęcia. A to jest zdjęcie dokumentujące losy obozowe. Więc ja tym zdjęciem zawsze zaczynam i proszę osoby oglądające, żeby się zastanowiły, zamknęły oczy i wyobraziły sobie, jak to zdjęcie wyglądało, jakby było kolorowe, co te osoby mogą mieć na sobie i dlaczego właściwie. A potem opowiadam im o procesie, który wydaje nam się bardzo dobrze znany. To znaczy o przyjęciu do obozu, o tych wszystkich etapach wcielenia, stawania się więźniem. Tylko mam wrażenie, że to, w jaki sposób to było rozumiane, zatrzymywało się na takim przyjęciu, że mechanicznie, technicznie to się działo tak i tak. A ja objaśniam, że no tak powiedziałabym nawet na zdrowy rozum,
Jak się byś czuł, gdybyś przyjechał z ostatnimi swoimi pamiątkami, najważniejszymi rzeczami, pociągiem i potem każą ci te rzeczy odebrać i powoli wszystko ci zabierają, golą, stajesz się właściwie nie człowiekiem, nie wiesz kim jesteś, a potem dają ci jakąś szmatę, która często jest absurdalna, bo jest na przykład suknią balową i to masz w tej sukni balowej z muślinu przetrwać i ciężko pracować i jeszcze na dodatek może komuś pomóc. I takie historie opowiadane w ten sposób, który jest do zrozumienia dla ludzi, którzy żyją z rzeczami, w rzeczach, które są dla nich ważne i które budują ich tożsamość, mam wrażenie, jest taką drogą wejścia do historii, która nie staje się jakąś taką zmruszałą dziedziną, tylko bardzo, bardzo żywą opowieścią, która też nam objaśnia to, w czym my żyjemy nadal, że to nie jest jakaś historia zagłady, tylko jest to historia o tym, w jaki sposób ludzie mogą robić krzywdę innym ludziom, w jaki sposób można się wobec tej krzywdy buntować, w jaki sposób najprostszymi środkami można zredukować człowieka do nieczłowieka i ułatwić zabicie tej nieosoby, w jaki sposób można też prostymi środkami walczyć z tym byciem nieosobą. Że to nie są jakieś anioły i demony, które tam rezydowały w obozach, tylko byli to ludzie i bardzo proste, ale bardzo mocne psychologiczne mechanizmy, które trzeba studiować też dlatego, żeby to się dziś nie powtórzyło. Na przykład bardzo to widać dobrze na przykładzie tego, jak stygmatyzuje się grupy LGBT+. I niestety ten mechanizm, który wydaje się, że jest historyczny, dalej działa i go się robi rzeczami na ciele. To nie są abstrakcje. Każdy z nas może to zauważyć, może to tropić, może się wobec tego buntować. To tylko to chciałam powiedzieć, a strasznie długo gadałam, przepraszam. Wspaniale, bardzo dziękuję. Teraz, jeśli pani pozwoli, pani doktor. Pani ja przesłanie do edukatorów. Widzę, 5 minut, wyciągam słuchawki. Podobnie jak Karolina, ja już miałam to niebywałe szczęście, że już prowadziłam taką lekcję, ale też i za to dziękuję szczególnie jednej nauczycielce Oldze Masiuk z jednej z podstawówek w Warszawie, która zaprosiła mnie na lekcję. Ja na sali miałam 90 osób i opowiadałam między innymi o mojej książce. I chyba było to najbardziej energetyzujące w moim życiu, bo naprawdę w momencie, kiedy zaczęłam mówić coś o kategoriach związanych z tożsamością płciową i orientacją psychoseksualną, to te dzieciaki siedzące na sali po prostu powiedziały mi stop, to jest nasze życie, my to znamy, my to wiemy, nie musisz nam tego tłumaczyć. To było no, nie do przecenienia to doświadczenie też w mojej pracy, ale chciałam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, to znaczy, że część tego, o co pani pyta, już się trochę wydarzyło, bo cała idea książki Cholernie mocna miłość, czyli Verdammt starke Liebe, Lutza van Dijk'a i ta biografia Teofila Kosińskiego została zapisana z myślą o młodych ludziach. Była tak wykorzystywana w szkołach w Niemczech, w Austrii, później w Stanach Zjednoczonych, już w latach 90. Oczywiście step by step, krok po kroku, jest na podstawie tej biografii powstała lekcja. Lekcja na tym portalu iWitness związanym z Shoah Foundation i ta lekcja ma tytuł Understanding Love, jest w kilku językach i opiera się właśnie na tej, dla uczniów, opiera się właśnie na tej historii, na tej biografii Teofila Kosińskiego, młodego chłopaka z Torunia, zakochanego w Austriaków, żołnierzu Wehrmachtu, który pisze do niego list. Ten list przekupuje gestapo i w ten sposób trafia najpierw do więzienia, następnie do ciężkiego karnego więzienia, do kilku obozów pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc to się gdzieś już dzieje, więc to pytanie o marzenia to jest tak naprawdę teraz dla mnie, tak jak Karolina powiedziała, ta odpowiedź jest takim po prostu zdaniem raportu z tych marzeń, które się powoli spełniają. Bardzo, bardzo powoli to się toczy, ale to się dzieje. I to chciałam powiedzieć na sam koniec, że to się dzieje właśnie na tym poziomie niżej niż akademicki. Że ja, jeżeli miałam jakiś kontakt z nauczycielami, to w trakcie swojej pracy, a było tych kontaktów trochę, to były to właśnie kontakty z ludźmi, którzy uczą dzieci w szkołach podstawowych,
jeszcze przed reformą w gimnazjach, to oni prosili mnie o pomoc, o wsparcie, o materiały, o świadectwa, o dokumenty, żeby móc się podzielić tym z uczniami, za co im zresztą byłam, zawsze jestem i będę bardzo, bardzo wdzięczna, bo wierzę w to, że to tam się wszystko zaczyna. I ta góra się zmieni w momencie, kiedy zacznie się zmieniać na tym wcześniejszym etapie edukacja i wierzę, że to jest w waszych rękach i to dzięki wam, to co udało nam się już wygrać i odzyskać, stało się, to jest też wasza praca, za co bardzo wam serdecznie dziękuję. Pani Rzec. Zostało mi tylko potwierdzić wszystko, co zostało powiedziane, ale też pytał pan, jakie mamy jakby marzenia i prośby do państwa jako praktyków. To, że jesteście państwo na tym szkoleniu, że uczestniczycie w tych zajęciach, że jesteście dzisiaj z nami tutaj, też pokazuje waszą otwartość i mam nadzieję, że to się nie będzie zmieniać. Takim moim edukatorskim marzeniem jest właśnie to, żebyśmy się spotykali jak najczęściej, bo my pracujemy na trochę innym jakby poziomie, państwo na innym i musimy się spotkać, żeby coś razem tworzyć. Państwo jesteście na co dzień ze swoimi uczniami, uczennicami. Państwo znacie ich świat od środka. My jesteśmy jakby głosem doradczym i możemy bazować na naszej wiedzy, na naszych badaniach, na naszych intuicjach, ale państwo właśnie jesteście praktykami, praktyczkami i to wy musicie sprawdzić, jak to wszystko rezonuje z waszymi uczniami i uczennicami. I z mojego doświadczenia wiem też, że właśnie z pracy takiej z grupami młodych ludzi, że niezwykle ważne jest to, żebyście państwo też nie ufali stereotypom, żebyście państwo nie szufladkowali swoich uczniów i uczennic. To jest ogromnie ważne, bo jeśli mogę takie swoją refleksję i takie wspomnienie jednej lekcji, którą prowadziłam, właściwie warsztatów, która akurat nie była stricte związana z tematyką wojenną i holokaustową, dotyczyła kultury żydowskiej, w ogóle temat Holokaustu gdzieś tam się pojawił, natomiast utkwiła mi ta grupa bardzo w pamięci, ponieważ to była grupa z zespołu szkół elektrycznych, zdaje się, taka była nazwa. I ta grupa przyszła z trzema nauczycielkami, które już od początku, no tak trochę mrugając do mnie, powiedziały, że no to jest taka grupa, która nie jest zbytnio zainteresowana historią. Oni tam no średnio te tematy żydowskie. Mamy w programie takie warsztaty, więc jakby taka cicha umowa, no robimy je po prostu i zamykamy oczy i idźmy w to. Proszę państwa, na te warsztaty mieliśmy 1,5 godziny. Po 2 godzinach dalej byliśmy w sali i ta grupa nie chciała wyjść. Okazało się, że byli absolutnie zainteresowani. Trzeba było tylko pokazać im coś, co ich interesuje. Trzeba było dostosować pewne treści do tego, co jest dla nich ważne i dla nich interesujące. Kiedy odeszliśmy od jakiegoś schematu i takiego podręcznikowego tłumaczenia historii, okazało się, że to jest coś, co jest dla nich fascynujące. To jest coś, o czym chcą opowiadać. I po pracy w małych grupach prezentowali swoje jakby wyniki swojej pracy. Zadawali sobie nawzajem pytania, komentowali, dyskutowali. Panie nauczycielki były w ciężkim szoku, bo to się nie zdarzało na lekcjach. Więc to jest taka moja prośba, apel do państwa, żebyście dawali im szansę, bo może na pierwszy rzut oka ktoś nie jest zainteresowany, ale może trzeba trochę bardziej indywidualny sposób podejść. Wiem, że w polskiej szkole to jest bardzo trudne. Jest bardzo, bardzo trudne, dlatego jestem pełna podziwu dla państwa za to, co robicie. To jest też kwestia odwagi w sumie tutaj. Dokładnie, więc bądźcie otwarci, otwarte i odważni, odważne, bo bez tego myślę, że nie damy rady ruszyć dalej, a myślę, że jak tutaj wszystkie siedzimy, jesteśmy na ekranie, to jest jakby nasz cel i chcemy państwu towarzyszyć w tej drodze, tylko po prostu musimy się nawzajem wspierać. Szanowni państwo, jest mi ogromnie przykro, ale nasze spotkanie dobiegło końca. Nie wiem, kiedy ten czas minął. Bardzo serdecznie dziękuję pani dr Joannie Ostrowskiej za to, że znalazła czas, żeby się z nami połączyć. Bardzo serdecznie dziękuję pani Karolinie Sulej za to, że przyjechała do nas.
Bardzo dziękuję pani Larysie Michalskiej. Dziękuję za tę piękną, wzruszającą opowieść, która była naszym udziałem. My się już dziś czujemy zaproszeni, pani Karolino, na wystawy. Tak, ale przyjdziemy z wielką przyjemnością. Będziemy, mam nadzieję, w kontakcie, będziemy informować i zaprosimy też naszych wspaniałych kolegów z zagranicy. Jeśli będą mogli skorzystać i przyjechać, to będziemy się cieszyć. Bardzo dziękujemy za książki. Czekamy na następne książki. I chciałabym powiedzieć, że ja tutaj dostałam jeszcze listę innych osób, którym chciałabym bardzo podziękować, więc jeżeli państwo pozwolicie, to ja to teraz zrobię. Chciałam podziękować wspaniałym tłumaczkom z języka hebrajskiego, Magdalenie Zomer i Agnieszce Jawor-Polak. Chciałam... Chciałam bardzo serdecznie podziękować tłumaczom z języka niemieckiego, Monice Korzyckiej i Jarosławowi Sobczakowi. Mamy taką wypróbowaną firmę, z którą zawsze współpracujemy, która zajmuje się obsługą techniczną naszych spotkań, firmę TechCon. Serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy. Pan Daniel Haas, pan Sebastian Kacprzak byli z nami tutaj przez te 2,5 dnia. Transmisji online podjęli się pan Andrzej Pałka, pan Jan Ingarden, Michał Sroka i Miłosz Kozioł. Też dziękujemy. Na koniec pozwolę sobie jeszcze podziękować moim znakomitym przyjaciołom, współorganizatorom tego wydarzenia, Dominice Pyzowskiej z Fundacji Eberta, Ewie Arendarczyk z Żydowskiego Muzeum Galicja oraz oczywiście doktorowi Bartoszowi Rydlińskiemu z Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Bardzo wyjątkowe, szczególne i wielkie podziękowania kieruję do naszych wspaniałych kolegów z niemieckiego związku Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, do kolegów z drugiego związku niemieckiego Verband Bildungs und VBE Erziehung, sorry. Dziękuję bardzo kolegom z Izraelskiego Związku Nauczycieli. No i komuś, kto, dzięki któremu od 2008 roku są możliwe te spotkania, Fundacji imienia Friedricha Eberta, którą tutaj dzisiaj reprezentuje nowy dyrektor Biura Warszawskiego, pan dr Max Brendl. Serdeczne podziękowania dla wszystkich państwa. Mam nadzieję, że z poczuciem niedosytu stąd odchodzicie. Zapraszamy. Tak.